Okej, witam wszystkich. Słuchajcie, w końcu dotarły do mnie te płytki z Chińczykowa, które pozwalają z takich dysków SSD stworzyć pendrive'a. Jeżeli ktoś ma uszkodzony dysk SSD, czy tam kontroler zrąbany, bądź coś innego, co już nie ma sensu naprawiać, bo już się spotkałem z komentarzami, że pisali, że dysków SSD nie ma sensu naprawiać, chociaż z tym te pojęciem się troszeczkę kłócił. Zawsze jest sens naprawiania, tylko to zależy od naszego poziomu wiedzy, jeżeli chodzi o dyski SSD, bo temat jest naprawdę trudny, nie jest łatwy. I powiem wam tak, przyszły w końcu te płyteczki, dzięki którym będę mógł sobie wylutować taką kość pamięci z dysku SSD, wlutować ją na taką płytkę i stworzyć sobie pendrive'a. Tylko jest jeden motyw. Pierwszy, czy uda mi się wylutować te kości pamięci tutaj z tego dysku SSD. Ja wam pokażę jeszcze na szybko dysk SSD. Jak widzicie, tu ma jedno miejsce, gdzie nie jest wlutowana kość. I po drugiej stronie ma tak samo. Generalnie są dwie kostki po 64 GB, czyli razem mamy 128 GB. I Chińczyki włożyły tutaj już takie kości do tego dysku SSD. Powiem wam szczerze, że one są nawet dobre, z tego co wyszukałem w internecie, ale dosyć sprytnie to zrobił producent tego dysku. Ponieważ tutaj, na tej kostce, jak widzicie z drugiej strony, ona nie jest szlifowana z góry. Ta jest zeszlifowana. O co chodzi? Że ta kostka ma numery jakby takiego producenta, który ten dysk wypuścił. Jeżeli zedrzemy sobie tą tutaj taką górną warstwę, co ja zrobiłem na jeden z filmików i pokazałem, co się dzieje po odkryciu tej warstwy, to zobaczycie oryginalny numer tej kości pamięci. I w tym wypadku są to kości Samsunga, chyba UFS 3.0, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Jest na jakimś filmiku, także można sobie to znaleźć bez problemu. No i z tego, co wtedy tam wyczytałem, to są naprawdę dobre kości pamięci, które są montowane też w telefonach. Jeszcze jest taki motyw, że tą kość pamięci 64 GB mógłbym włożyć do Motorola Z, która ma na przykład 32 GB, bo widziałem, przepraszam, już taki projekt na GitHubie, który pozwala na podmianę firmware'u jakby w telefonie, który wykryje nam kość 64 GB. Czyli jakbym miał jakąś Motorolkę Moto Z z 2016 roku do przerobienia, to można ją przerobić na więcej pamięci RAM. Ok, teraz tak. Paczuszka leży sobie na stole. Najpierw pokażę wam na AliExpressie, jak wygląda te zamówienie, żeby sobie troszeczkę to bardziej zobaczyć. Przełączę się na Firefoxa. Ok, AliExpress. Jedna taka płytka kosztuje 3,82 zł, także bardzo tanio. Jak widzicie, tutaj można wlutować sobie ten moduł. Tylko zwróćcie jedną uwagę. To jest adapter USB 2.0. Także prędkości podejrzewam, że tutaj odczytu zapisu nie będą zbyt duże. A są jeszcze wersje z USB 3.0, które już pozwalają na o wiele większe transfery. Także poszłem tutaj, jakby to powiedzieć, w cebulstwo takie polskie, że jak najtaniej, jak najwięcej, ale to myślę, że na pierwszy raz do przetestowania będzie w sam raz. Układ jest zbudowany na Alcorze, jakimś tam, dokładnie tutaj tego chyba nie będzie widać. No zobaczmy sobie w ogóle, jaki tutaj jest opis. Cechy EMCRW Strik. Można usunąć wszystkie partycje, można zapisywać i odczytywać, konwertować GPT system, konwertować system MBR. Sposób, w jaki firma pomaga w recyklingu chipów EMC, tej płyty UDisk może pomóc uszkodzonym chipom EMC być nowym dyskiem U. No, czyli te płytki są po to zrobione po prostu, żeby no, odzyskać z dysków SSD pamięci, tak? Jeszcze coś z nich tam wykombinować. Czekajcie, ściszę może troszeczkę tą muzykę, bo niektórzy wiem, że narzekają. O, niech będzie tak. No i tutaj co? Wskazówka. Twój układ EMC traci tylko główną funkcję kontrolera.
Bo jak wiecie, dysk SSD, pamięć jest z kontrolerem połączona, także wtedy możemy zrobić nowo. Jezu, te opisy nieraz są ciężkie, żeby je zrozumieć i przetłumaczyć, powiedzieć to po polsku jakoś sensownie. Także wybaczcie mi te błędy drobne. Ale okej, okay, lecimy dalej. Tu są większe zdjęcia. Jeśli mamy opisy 11.5x13, 14x18. I gdzieś tu jest jeszcze wytłumaczone, że na tym układzie są dwa punkty. Jest kółko. Nie pamiętam, czy to akurat na tej płytce, czy na jakiejś innej, ale chodziło o to, że są takie jeszcze kości pamięci, które mają tylko piny z tej strony i z tej, tak? I jakoś jest na odwrót wtedy ten pin pierwszy. Jest tu widać, że jest układ Alcora, który będzie zarządzał między innymi tą pamięcią. Jestem ciekawy w ogóle, czy to coś z tego wyjdzie. Czy ja dobre kupiłem te płytki, czy nie podpasują pod ten układ? Chyba mam nawet ten wiadomość, jak pisałem z Chińczykiem, czy pod ten układ podejdą te kości. Tylko nie pamiętam, co on mi napisał. Gdzieś nawet zadałem tu pytanie. Albo to w innym. Nie, w innym. Zadałem pytanie, czy podejdą właśnie te Samsunga. No i widzicie, tu w ogóle mamy jeszcze inne. Mamy pod BGA 152, 132, 136, czyli pod te, co montowałem wtedy tego pendrive'a Intenso. Także tu można by jeszcze kombinować. Ale mówię, pisałem do jakiegoś Chińczyka właśnie w sprawie tych O i mi napisał, że nie obsługują właśnie tych kości, co ja mam. Także lipa jest trochę. No, widzicie, nie? Dokładnie o to mi się rozchodzi. Także warto zawsze zapytać się, jeżeli byście chcieli już tak sobie modzić i macie kostki pamięci z dysku SSD, napisać do Chińczyka, podać mu numer i czy po prostu będzie pasowało do tego, do tej płytki. Jeżeli wam napisze, że nie, no to znaczy, że nie. Raczej oni mają dostęp do tych informacji, myślę, że o wiele większy niż my. Także okej, okay, to jest... Jeżeli chodzi o AliExpress, na tyle. Przejdźmy sobie do rozpakowania teraz tej paczuszki. Bo jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. Może sobie nożyczkami to rozetnę, żeby było bezpieczniej. Od tej strony tu nic nie czuję, żeby było. Ok. No i zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsza płytka. W ogóle wysypmy je. Jak mówiłem, zamówiłem 4 płytki. W środku już totalnie nic nie ma. Same płyteczki są w takich woreczkach strunowych zamieszczone. Raz, dwa, trzy i cztery. Wszystko się zgadza. 4 sztuki, elegancko. Także wyjmijmy sobie jedną, żeby zobaczyć najpierw ją pod obiektywem telefonu, a potem rzucimy pod mikroskop, żeby dokładniej to sobie obejrzeć. Postaram się złapać jakiegoś tutaj okusa. Ok. Jak widzicie, płytka jest dosyć, żeby wam to pokazać. Tutaj mamy pendrive'a Intenso. Zaraz go otworzę i sobie zobaczycie, jak to wygląda mniej więcej. Układ Alcora. A to mówię, to już rzucimy sobie pod mikroskop, żeby wam to dokładniej pokazać. Z drugiej strony praktycznie zero elementów, tylko miejsce na wlutowanie drugiej kostki. Interfejs USB 2.0. Tutaj mamy co? Jakiegoś kwarca zamontowanego. Parę kondensatorów, jeden rezystor, dioda i to wszystko. W zasadzie jedną kostkę wlutujemy. Mi się pomyliło, że można z dwóch stron. Czyli tutaj tylko jedną wlutujemy kostkę. No i z tego by był fajny pendrive 64 giga, tak? Jeżeli by to zatrybiło... Oj, przepraszam. Jeżeli by to zatrybiło
z tym tutaj. W ogóle jestem ciekawy, czy ja w ogóle dobrze to wszystko kupiłem, bo widzę, że ten układ na dysku SSD jest o wiele większy niż. Ale porównajmy sobie do tego. Na górze, widzicie? Mniej więcej to samo będzie. A zaraz zrobimy pomiary bardzo dokładne, bo pokażę Wam coś fajnego, jak można się bawić pod mikroskopem. Także ja odpalam mikroskop i patrzymy dysk SSD i tą płytkę kupioną na AliExpressie, jak wygląda. Przepraszam, zapomniałem Wam pokazać jeszcze porównanie pendrive'a Intenso z kością 16 GB. Jak widzicie, on ma akurat tutaj z dwóch stron możliwość zamontowania kości. No i ta z AliExpressu, jak widzicie, jest troszeczkę mniejsza. I tylko możliwość jest zamontowania jednej kości od spodu tutaj. Także zobaczyliście, jak wyglądają pendrive i ta kość. W zasadzie bardzo podobne, brakuje tylko opakowania, żeby potem ładnie to wszystko wyglądało. No, jak będzie to działało, no to wtedy będziemy sobie rozkminiali, jak to ładnie gdzieś upakować w jakieś pudełeczko. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już pod mikroskopem. Będę Wam pokazywał. To jest dysk SSD z tą kością Samsunga. Ona oryginalnie ma napis KLUC G4J1CB B0B1. To jest ta kość, a zobaczcie, jak producent ją sobie opisał po swojemu. Widać nawet przebitka, że jest pod tymi napisami. Producent ją podaje jako oryginalnie swoją niby S8HH GD8S4BS BEB0. Są całkowicie dwa inne numery, no ale wiecie, jak bawiłem się w detektywa, odkryłem, że pod spodem jest kość Samsunga i to dosyć fajna kość Samsunga. Do takich tanich nie należy, że tak powiem. No i teraz wrzucę sobie tą płytkę, co kupiłem na AliExpressie. Zobaczcie. Od góry mamy tutaj jakiś układ kwarc. Tylko nie wiadomo, ile na nim pisze. Być może z drugiej strony jest. Nie chcę go odginać, niech sobie spokojnie leży. Układ Alcora. Staram się teraz zrobić lepszą jakąś. O, jest, nawet pokazany jest numer. Dokładnie jest to Alcor AU6438B. Czekajcie, może zrobię bliższe zbliżenie. O, coś takiego. Alcor AU6438BS. Chyba to jest BS albo 8S? Nie, to jest BS. A759733-13. 19.32T2264. Słuchajcie, może warto by spróbować rzucić ten numer w Google i zobaczyć, czy pokaże nam chociaż, jakie to obsługuje kości pamięci. Co wy na to? Chwila, moment, wrzucę to tylko w Google, zobaczymy, co nam wysypie. Słuchajcie, znalazłem coś, jakiś datasheet Alcora. Z tą małą różnicą, że tutaj ma J, a nie tylko BS, ale zobaczmy sobie mniej więcej, co ten tutaj chip, mikrokontroler, jakie ma informacje, tak z ciekawości. Powiem Wam tak, no dosyć sporo stron, w cholerę dokładnego opisu z tego, co widzę. Widzicie, tutaj mamy jakieś tam jego cechy. Tak się patrzę. O, być może ten krystal oscylator, tak? Mówię to po angielsku, a powinienem po polsku. Być może to jest 48 MHz, albo inaczej. Tutaj pokazane mniej więcej, jak to funkcjonuje. No, rozkmina jest naprawdę niezła. No i tutaj mamy całkowitą rozpiskę tych pinów tego układu. No fajnie, wszystko jest pokazane, naprawdę super.
O, jeszcze tutaj mamy opis, co do czego służy. Krystal input, krystal output. No właśnie, to jest ten właśnie rezonator kwarcowy, który tam sobie siedzi na tej płytce, co wam pokazywałem. Tylko co tutaj pisze? Nie pisze, ile on ma megaherców. Rezystory pull up. OK. Voltage regulator. O, widzicie, to jest 12 MHz, albo to jest 12 MHz ten rezonator kwarcowy. Musiałbym odgiąć go, a nie chcę już tam nic grzebać za bardzo, tak. No i tu mamy charakterystykę zasilania. Absolutne maksimum ratings. Od 1 do 4 V, 1, 4 V, 40, 50, 40, 150 stopni. Rekomendowane. Tutaj są parametry do działania. Minimum 3,0, max 3,6. 3,3. No to czyli taki regulator na 3,3 V spokojnie to obsłuży. Vin minus 0,3 plus 0,3. Czyli taki margines, który chyba, nie wiem, może odbiegać tam od 3,3, tak? Input capacitance, to przecinek 8 picofarada, mikroampera. Dobra, podlinkuję to też do filmiku, żeby sobie ktoś mógł to też przestudiować. Znalazłem coś ciekawego też na forum jakimś. Miracle EMC plus TOL. I tutaj jest pokazane chyba, że można przerobić sobie pod takie karty microSD. Tutaj jest 8 giga. I myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy w Google, jeżeli sobie wpiszemy Alcor AU6438BS, wyskakuje nam mnóstwo informacji, zdjęć, jak można sobie przerabiać to wszystko. No powiem wam, że temat jest... O, tutaj coś mamy fajnego. GSM Boss. Zobaczmy, co w ogóle tutaj ktoś wykombinował, tak z ciekawości. Aha, jakiś pewnie program. Chyba do telefonu Xiaomi. Oppo, Xiaomi, Vivo. No, powiem wam, że te programy, które są płatne do telefonów, które Chińczyki sprzedają, to co my mamy dostęp do takich freeware, to jest padaka. Widziałem już pewne możliwości programów takich, które kosztują troszeczkę więcej, które mają w serwisach i powiem wam, że no czacha dymi. Dobra, przełączmy się teraz na Droid Cam. Jeszcze raz przełączę się pod mikroskop i pokażę wam, zmierzymy sobie teraz, jakie mają tutaj z drugiej strony. Chcę zmierzyć dokładnie, jaka jest tutaj szerokość tego. No i patrzcie się teraz. Teraz zmierzę tutaj odległość, jaka jest od kulki lewej, po lewej stronie skrajnie do prawej. Także uruchamiam narzędzie do mierzenia pomiaru. Zobaczmy, ile to ma milimetrów. 10,13 mm. 10,13 mm. Teraz tutaj postaram się postawić dysk SSD. I czy pokryje się ta wartość tutaj z tym? No pokrywa się idealnie.
To jest dokładnie to samo, czyli kwestia wylutowania teraz tych kostek z dysków z SSD, żeby sprawdzić, czy to w ogóle zatrybi. Oczywiście kulkowanie, kulki tutaj to będą jakieś już totalnie malutkie. Podejrzewam, że albo 0,3 albo 0,2 mm. Ale takie kuleczki mam, także no problem. Sita do tego też mam, także nie będzie problemu. I myślę, że zakończę na tym filmiku część pierwszą, która pokazuje mniej więcej, jak to wygląda, a część druga będzie polegała już na zabawie wylutowanie i wlutowanie tutaj na ten układ i sprawdzenie, czy to w ogóle zadziała. Jeszcze na sam koniec może bym pokazał wam z ciekawości, ale nie mam tutaj takiego, żeby USB-ka podłączyć, czy to, jak, czy to się włączy, coś wykryje i tak dalej. Dobra, zrobię może inaczej. Przełączę się teraz z powrotem na DroidCam i powiem wam tak. Spróbuję to podłączyć pod USB-ka i zobaczę, czy coś w menadżerze urządzeń wykryje. Także ja zrobię na chwilę pauzę. Ok, słuchajcie. Przechwytywanie okna. Postaram się wrzucić menadżera urządzeń. Zobaczcie, mam menadżera urządzeń. Podłączyłem tą teraz kostkę pod USB huba. Widzicie, że tutaj mam, żeby wam to pokazać lepiej, żebym to też widział, mam dwa dyski teraz w komputerze. Hitachi talerzowy i SSDK, na którym hula system. I teraz po włączeniu tutaj przełącznikiem tej płytki, którą kupiłem na AliExpressie, zobaczycie, co się stanie. Włączyłem. Menadżer urządzeń coś tam zareagował i wykryło jako Multiple Card Reader. U, pewnie disk, coś tam. USB device. O, w ten sposób. Także jest wykrywana. Dioda się widzę tutaj, świeci na czerwono, wszystko działa. Tylko brakuje po prostu zamontowanej płytki dysku twardego, tak? Tutaj z tego, co mam. Jeżeli to zatrybi, to wtedy patrzcie, mam ile? Raz, dwa, trzy, cztery pendrive'y po 64 giga. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część. Także pozdrawiam, jest sobota, godzina 12:20. Ja idę sobie robić jedzonko. I być może dzisiaj jeszcze postaram się wrzucić filmik z próby wylutowania i wlutowania tego. Ale to już gdzieś tak po godzinie, myślę, 17 będę się z tym bawił. Także pozdrawiam, trzymajcie się, miłej soboty. Cześć wam.